Dzień dobry Państwu, Dariusz Wieczorek. Zapraszam na kolejny program Prosto z Parkietu. A dzisiaj moim gościem będzie pan doktor nauk medycznych Adam Kiciak, członek zarządu biotechnologicznej firmy Nanogroup. Porozmawiamy o projektach, które realizują spółki zależne i o perspektywach ich rozwoju, o potencjale komercyjnych tych projektów. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. We wtorek na rynek trafił dosyć ważny komunikat waszej spółki zależnej, jednej z waszych spółek zależnych, Nanovelos, dotyczący projektu Polepi. Panie doktorze, proszę powiedzieć, do czego dotyczy ten projekt? Jak on jest istotny? Co to oznacza, że będziecie za chwilę podejmować decyzję, żeby Polepi wprowadzać do badań przedklinicznych? Tak jest. Rzeczywiście to wydarzenie dość istotne w historii spółki Nanovelos, dlatego że udało nam się zakończyć dość dużą serię badań przedklinicznych na modelu zwierzęcym, gdzie ocenialiśmy efektywność zastosowania naszego preparatu, czyli połączenia nośnika patentowanego przez Nanovelos w połączeniu z epirubicyną, lekiem przeciwnowotworowym, powszechnie stosowanym w terapii pacjentów z różnymi nowotworami litymi. W tym przypadku dotyczyło to nowotworu jajnika, gdzie ocenialiśmy go w odniesieniu do referencji, czyli wolnego leku bez nośnika. Celem badania było przede wszystkim pokazanie tego, co jest nadrzędnym argumentem przewagi naszej technologii, czyli ograniczenia bądź zniesienia działań niepożądanych związanych z terapią. Czy ja, panie doktorze, mogę dopytać, czy to oznacza, że ten lek, nad którym wy pracujecie, pozwala trafniej, tak, ten nośnik pozwala tak celować lekarstwo, tak? Zdecydowanie tak. To były aspiracje badawcze, które udało nam się w kilku badaniach potwierdzić. Czyli krótko mówiąc, przez poprawę celowania unikamy uszkodzenia zdrowych tkanek organizmu, które no, każdy z nas dość dobrze percepuje, obserwując pacjentów w trakcie chemioterapii. Tracą włosy, są bardzo wyczerpani, niedożywieni. Dzięki naszej technologii jesteśmy w stanie, i to wiemy już dzisiaj, dzięki tym badaniom, ograniczyć lub wręcz znieść działania niepożądane związane z terapią onkologiczną. Co więcej, i to dość niezwykłe, zaskakujące też dla nas, bo nie zakładaliśmy w hipotezie eksperymentu, że uzyskamy też dobre wyniki w drugim aspekcie, czyli w efektywności samej terapii. Wiemy, że leki powszechnie stosowane są efektywne, prowadzą do zmniejszenia rozmiarów guza, natomiast nie zakładaliśmy, że nośnik doprowadzi do tego, że ta efektywność będzie większa przy zastosowaniu tego klasycznego, znanego leku. A czy po tych badaniach wstępnych już może pana zdradzić, o ile ta efektywność poprawia się przy zastosowaniu waszego pomysłu? Dziękuję za pytanie. Mamy różne obserwacje w kilku eksperymentach. Natomiast tym ostatnim, o który pan pyta i wspominał pan na początku, uzyskaliśmy do 35% redukcję rozmiarów guza, ale co ciekawsze, w badaniu po eutanazji zwierząt, w badaniu histopatologicznym wykazywaliśmy, że praktycznie 100% guza jest nieaktywna onkologicznie, co było absolutnie niezwykłą obserwacją, co więcej w porównaniu z lekiem wolnym statystycznie znamiennym. To dosyć jakby znaczące wyniki badań. A proszę powiedzieć, ile będą trwać te badania przedkliniczne? Kiedy w ogóle, jaka jest perspektywa? Kiedy możecie przystąpić do takich badań już pierwszej fazy? Tak, wydaje się, że zakończyliśmy tym ostatnim badaniem etap prób przedklinicznych, gdzie staraliśmy się wykazać zależność efektu od zastosowanej dawki. Znamy też maksymalne dawki możliwe stosowania naszego preparatu. Przed nami kluczowe, zwieńczające badania przedkliniczne, badanie w standardzie GLP. Żeby to badanie przeprowadzić, musimy wyprodukować serię leku w standardzie GMP, czyli takim zgodnym z dobrą praktyką produkcyjną. Będzie to ta sama seria, która wykorzystana będzie docelowo u ludzi. Czyli musimy wyprodukować wystarczająco dużo leku, aby zastosować go w ostatnim badaniu przedklinicznym na grupie zwierząt i później po zezwoleniu regulatora
ta sama seria będzie zastosowana w pierwszym badaniu klinicznym u pacjentów. Mhm. Panie doktorze, jak dużo jeszcze wasza spółka zależna musi zainwestować w rozwój tego projektu? Kiedy możecie podpisać umowę z partnerem, umowę partneringową? Będziecie chcieli taką umowę podpisać? Jakie to są? Zdecydowanie tak. Oczywiście w ramach tego projektu korzystamy ze wsparcia funduszy unijnych, funduszy strukturalnych i naszym zadaniem jest uzupełnienie tych środków publicznych wkładem własnym i o to zabiegamy. W chwili obecnej perspektywa pierwszego badania u ludzi to jest końcówka roku 2019, czyli niewiele ponad rok od dnia dzisiejszego, więc wydaje się, że ta perspektywa jest na tyle nieodległa, że dość mocno uwiarygadnia samą spółkę i sam projekt. Jesteśmy dość wiarygodni z punktu widzenia badawczego dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dlatego że ten system dotacyjny funkcjonuje, że dostajemy jakby wyprzedzająco środki, które dopiero później musimy dopełnić wkładem własnym, co jest dość komfortowe i daje szansę na przewidywanie na bieżąco tych wydatków, ale ta wiarygodność w mojej ocenie w związku z postępem badań i bliskością pierwszych badań u ludzi będzie wzrastała wykładniczo, a nie liniowo, tak jak działo się do dzisiaj. W związku z tym szansa na pozyskanie partnera też wydaje się, że będzie wzrastała wykładniczo i ten cały rok 2019 jako zarząd nanogrupy, czyli tej spółki, której zadaniem jest pozyskiwanie wsparcia dla badań prowadzonych w spółkach zależnych, przeznaczymy na pozyskanie partnera, korzystnie partnera branżowego, który rozumie tematykę zagadnień, z którymi się zmagamy, ale oczywiście rozmawiamy również z inwestorami instytucjonalnymi, jak również prywatnymi. Mhm. A jakie jest takie wstępne zainteresowanie partnerów dużych koncernów farmaceutycznych? Bo tą waszą metodą, tym waszym projektem. Metoda, tu należy podkreślić, że jest to rozwiązanie platformowe. Lek polepi, czy perspektywa leku polepi, o której pan wspominał, jest to jedno z możliwych rozwiązań. W spółce Nanovelos pracujemy w chwili obecnej nad 5 połączeniami leku przeciwnowotworowego z naszym nośnikiem. Ta technologia jest na tyle uniwersalna, że również udaje nam się prowadzić badania na zlecenie, gdzie firmy zewnętrzne zlecają nam formulacje z zaproponowanymi przez nich lekami. Limity, ograniczenia dla tej technologii są bardzo niewielkie. Większość związków chemicznych jesteśmy w stanie zamknąć w naszą nanoformulację i zainteresowanie koncernów farmaceutycznych, o które pan pyta, no dość dobrą obserwację mieliśmy w trakcie ostatniego Bio Europe, które odbywało się w Amsterdamie wiosną tego roku, gdzie rzeczywiście to zainteresowanie koncernów naszym rozwiązaniem było duże. Oczywiście perspektywa pierwszych badań u ludzi jest pewnym ograniczeniem i pewną blokadą dla takiego już rzeczywistego zainteresowania tych firm. Natomiast kontakty, które tam pozyskaliśmy, cały czas aktywnie prowadzimy i te firmy na bieżąco są informowane o postępach naszych prac. A jak wspomniałem, wydaje się, że ten postęp zaczyna być wykładniczy. Mhm. Czy, panie doktorze, można założyć, że taka umowa partneringowa zostanie podpisana w przyszłym roku? Oczywiście jest to nasze marzenie, ale wydaje się realne i do tego dążymy. Mhm. Projekt Polepi to jest jakby taki chyba pierwszy kandydat na lek, ale Nanovelos pracuje, tak jak pan wspomniał, nad kilkoma jeszcze projektami badawczymi. Czy które z nich są jeszcze takie perspektywiczne? Wydaje się, że połączenia lekowe, leków onkologicznych z naszą nanoformulacją, każde z nich jest bardzo o dużym potencjale rynkowym, dlatego że leki, którymi się zajmujemy, mają szereg wskazań i co więcej udokumentowane efektywność działania u pacjentów, począwszy od lat 70., 80., 90. Ciągle te leki w grupie leków onkologicznych stanowią około 30%, mimo że weszły nowe, innowacyjne terapie przeciwnowotworowe, innowacyjne, bardzo drogie i najczęściej wprowadzane jako drugi, trzeci rzut leczenia choroby. Klasycznie podchodzi się, że terapia cytostatykami, czyli lekami onkologicznymi, jest tą terapią pierwszego rzutu, więc ciągle wydaje się, że ta przestrzeń rynkowa dla tych rozwiązań jest duża.
I to jest jakby jedna grupa zainteresowań to w ramach technologii Nanowelos. Natomiast od początku lat 2000 pan profesor Tomek Ciach, twórca rozwiązania technologicznego Nanowelos, pracował również nad innymi nanorozwiązaniami, a mam na myśli tutaj nanoszkielety, nanonośniki, które mogą być wykorzystywane jako źródło, na którym możemy osadzać tkankę żywą, w tym na przykład komórki macierzyste, czym obecnie intensywnie się zajmujemy. A to jest, panie prezesie, taki projekt, który kiedy może wejść do takich badań przedklinicznych? No, tutaj możemy pochwalić się już pierwszą próbą u ludzi, u pacjentów, dlatego że w kwietniu tego roku z prestiżowym zespołem Fundación Jiménez Díaz z Madrytu w Warszawie przeprowadziliśmy pierwsze dwa zabiegi u pacjentek z wykorzystaniem nanoszkieletów z osadzonych na nich komórkami macierzystymi u pacjentek w przebiegu choroby Crohna. Choroba Crohna jest bardzo uciążliwą i nieuleczalną autoimmunologiczną chorobą dotyczącą głównie przewodu pokarmowego. I udało nam się z dużym powodzeniem, bo teraz już mamy obserwację wielotygodniową od kwietnia, uzyskać wyleczenie w chronicznych, przewlekłych przetokach okołoodbytniczych, dyskwalifikujących te pacjentki z codziennej aktywności życiowej. Więc duży sukces. Odpowiadając na pana pytanie, oczywiście musimy przeprowadzić całą serię badań przedklinicznych, ale w tym przypadku najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z wyrobem medycznym, czyli z punktu widzenia regulatora dużo prostszym rozwiązaniem, aby dopuścić je do sprzedaży i do wykorzystania rynkowego. W ramach tego projektu zaaplikowaliśmy z zespołem profesora Damiana Garcia Olmo, lidera w tematyce wykorzystania komórek macierzystych w chorobie Crohna i panem profesorem Spinelli z Mediolanu, o bardzo prestiżowy grant europejski Euronanomed. Przeszliśmy... O jakie kwoty chodzi, panie doktorze? To tylko wspomnę, że przeszliśmy ten etap oceny merytorycznej z bardzo wysoką notą. Czekamy teraz na finalną decyzję. Ta kwota projektowa to jest w sumie około 1 000 000 euro, z czego dofinansowanie jest 100%. Wkład własny z punktu widzenia Nanowelos jest w sumie bardzo, bardzo niewielki, a korzyści bardzo znaczące, dlatego że w ramach tego projektu chcemy przeprowadzić serię badań na modelu zwierzęcym, tak aby wraz z końcem tego badania móc rozpocząć badania docelowo wyrobu medycznego u ludzi. Pokrótce, panie doktorze, jeszcze, bo poza Nanowelos macie dwie spółki zależne, które również zarządzają swoimi projektami badawczymi. Co to są za projekty? Tak, kolejny projekt, spółka Nanothea, bardzo ciekawy, interesujący, który rozwinął się na bazie rozwiązania platformowego nanoformulacji Nanowelos, ale w chwili obecnej te iteracje rozwiązania poszły na tyle daleko, że w czerwcu bieżącego roku spółka Nanothea złożyła niezależne dwa zgłoszenia patentowe dotyczące nowych rozwiązań nanoformulacyjnych, aby docelowo wykorzystać połączenie tych nanoformulacji z radiofarmaceutykami, czyli kolejną metodą leczenia chorób nowotworowych, ale także diagnostyką wczesną, bardzo czułą chorób nowotworowych rozwijających się u ludzi. W chwili obecnej Nanothea, podobnie jak Nanowelos, prowadzi serię badań przedklinicznych, które pokazują przede wszystkim to, że możemy obserwować kumulację tego połączenia, czyli nanonośnika z radiofarmaceutykiem w guzie. Docelowo w tym przypadku chcemy zajmować się leczeniem raków prostaty. Jest to jeden z powszechniejszych nowotworów u mężczyzn, który w zasadzie dotyczy każdego mężczyzny wraz z rozwojem wieku, a wiemy, że społeczeństwa się starzeją, więc możemy założyć, że częstotliwość tego nowotworu będzie istotnie wzrastała. Chcemy docelowo wykorzystać to rozwiązanie w leczeniu pacjentów, którzy byli oporni na wcześniej stosowane i dotychczas znane terapie. Jeśli dotyczy pytanie spółki Nanosanguis z kolei, jest to spółka, która rozwija bardzo ciekawą technologię substytutu krwinek czerwonych krwi pełnej człowieka, których zadaniem jest przenoszenie gazów oddechowych w wielkim skrócie. Czyli chcemy zastąpić krew człowieka
w jednej z jej funkcji, czyli w przenoszeniu gazów oddechowych, tlenu i dwutlenku węgla, tak aby w sytuacjach skrajnych móc wykorzystać ten płyn perfuzyjny spółki Nanosanguis, aby dać szansę organizmowi na pełną regenerację i odtworzenie krwi pełnej, która, jeśli dajemy szansę pacjentowi, to w sposób naturalny się zdarzy. Najczęściej pacjenci tę szansę tracą wraz ze znaczną utratą krwi. I jest to pierwsze wskazanie dla tego rozwiązania. Drugim, również obiecującym, dlatego że procedura rejestracyjna również może być przyspieszona ze względu na kwalifikację produktową jako wyrób medyczny, jest to wykorzystanie tego wspomnianego płynu perfuzyjnego jako materiału do przechowywania organów pobranych od dawców, tak aby w jakiś sposób sprawnie je przechować i z większym prawdopodobieństwem przeszczepić je u biorców. W związku z tym zaczęliśmy również serię badań przedklinicznych na modelu małych zwierząt. Mm-hmm. Teraz planujemy badania na większych zwierzętach. Początkowo chcielibyśmy wykazać efektywność i sprawność tego płynu w wydłużeniu czasu przechowywania nerki. Mm-hmm. Panie doktorze, to teraz przejdźmy do kilku pytań takich bardziej korporacyjnych. Te projekty badawcze, jak wiemy, one wymagają finansowania. Spółka przeprowadzała ofertę publiczną pod koniec ubiegłego roku i z tej oferty no, nie pozyskała tyle pieniędzy, ile by chciała, bo planowaliście ponad 40 milionów, a tak naprawdę pozyskaliście 4. Panie doktorze, jak będziecie dalej się finansować? Wiem, że pod koniec czerwca walne przegłosowało już taką emisję prywatną. Do kogo trafią te akcje? Kiedy chcecie wyjść z tą emisją na rynek? Wydaje mi się, że sytuacja spółki jest no dość typowa dla spółek innowacyjnych, biotechnologicznych, których głównym zadaniem jest pozyskiwanie kapitału na rozwój. Rzeczywiście pozyskaliśmy znacznie mniej niż wstępnie zakładaliśmy. Związane było to z zaniechaniem jakby inwestycji w inne projekty z obszaru onkologii, jak również zrezygnowaliśmy z budowy własnego zaplecza laboratoryjnego. Natomiast środki intensywnie wykorzystaliśmy na kontynuację badań w ramach projektów realizowanych w spółkach, czego efektem są te wyniki, bardzo obiecujące wyniki badań, o których rozmawialiśmy wcześniej. W chwili obecnej cały czas dysponujemy środkami publicznymi, które w ramach których chcemy kontynuować prowadzone badania i szukamy finansowania na wkład własny. Środki publiczne, panie doktorze, tak. To pan ma na myśli również te granty, które spółki tak, pozyskały? Zdecydowanie. Jaka tak. To jest kwota? Jak dużo zdecydowanie, udało nam się pozyskać? Zdecydowanie tak. Udało nam się na 3 spółki do chwili obecnej pozyskać około 30 milionów złotych. Mhm. Zaawansowanie projektowe możemy ocenić na 40-45%, czyli ponad połowa tych środków jest ciągle do wykorzystania. I naszym zadaniem jako zarządu nanogrupy jest znalezienie inwestora, który pozwoli nam uzupełnić wkładem własnym realizację tych grantów. Oczywiście kierujemy założenia do inwestorów branżowych, dlatego że zrozumienie tematyki jest u nich dużo większe. Natomiast w chwili obecnej prowadzimy rozmowy też z kilkoma inwestorami instytucjonalnymi, jak również prywatnymi. Mamy nadzieję, że te rozmowy zakończą się korzystnie jesienią tego roku. Mhm. Mówimy tutaj o tej emisji właśnie Nanogroup, o tych 4 milionach akcji, które właśnie są uchwalone. I... Tak, jeśli udałoby nam się znaleźć zainteresowanie dla potencjalnie tych 4 milionów akcji, wystarczyłoby to na zakończenie wszystkich badań planowanych w ramach spółek, łącznie z pierwszą fazą badań klinicznych u ludzi. Mhm. Czyli do czasu, powiedzmy, pozyskania partnera dla projektu POLEPI mielibyście finansowanie, gdyby te akcje z tej emisji udało się sprzedać. Dokładnie tak. Mhm. Dokładnie tak. W tym kierunku intensywnie działamy i jednocześnie staramy się w żaden sposób nie zwalniać w intensywności prowadzonych prac, dlatego, żeby zwiększyć wiarygodność całego projektu. Mm-hmm. A czy wasze spółki wnioskują jeszcze o kolejne granty? Wspomniał pan o tym grancie europejskim, tak? Ale czy tutaj od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju również? Zdecydowanie tak. Mamy bardzo aktywne prace badawczo-rozwojowe, także w kierunku iteracji produktowych
w ramach których możemy występować głównie o fundusze unijne w ramach szybkiej ścieżki. W chwili obecnej na przykład spółka Nanovelos odbyła panel ekspertów w ramach kolejnego wniosku i oczekujemy, że również w tym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaproponuje nam inwestowanie w kolejny projekt w ramach Nanovelos. Podobnie spółki NanoSanguis, NanoTea również planują wystąpienie o większe granty, natomiast pozyskujemy też mniejsze kwoty, ale istotne z punktu widzenia rozwoju spółki, na przykład na uczestnictwo w konferencjach naukowych czy w targach specjalistycznych dotyczących poszczególnych rozwiązań w ramach spółek, jak również udało nam się pozyskać granty na przeprowadzenie procedury patentowej. Jak wiemy, prowadzenie procedury w ramach postępowania międzynarodowego z czasem wiąże się z bardzo znacznymi kosztami. Udało nam się dla wszystkich trzech spółek pozyskać takie finansowanie, aby uzyskać 50% wsparcie w prowadzeniu tych postępowań. I pewnym sposobem na jakby pozyskanie przychodów są też takie umowy usługowe. Udało wam się niedawno podpisać z koncernem Gedeon Richter. Czy będą kolejne tego typu umowy? Zdecydowanie tak. Tak zakładamy i to jest jeden jakby z kierunków rozwoju głównie spółki Nanovelos, aby świadczyć usługi dla firm zewnętrznych. Po pierwsze, w jakiś sposób uwiarygadnia to cały projekt, że już koncerny o ustabilizowanej sytuacji rynkowej zwracają się do nas z takimi zleceniami. Świadczy to o unikalności tego rozwiązania. To, co udało nam się uzyskać w relacjach z firmą Gedeon Richter, oczywiście napawa nas dużym optymizmem, ale także też zachęciło nas do poszukiwania innych potencjalnych zleceń. Jak wspomniałem wcześniej, to rozwiązanie jest dość uniwersalne, więc nie musimy absolutnie ograniczać się do obszaru chorób onkologicznych. Dobrym przykładem jest właśnie zlecenie ze spółki Gedeon Richter, które dotyczy leku przeciw wysokiemu poziomowi cholesterolu, czyli zupełnie inny obszar terapeutyczny, a jednak wykorzystanie tej technologii daje większą sprawność produktową. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Czekamy na kolejne komunikaty o postępach realizacji waszych projektów i na informacje o sprzedaży akcji, która już została przegłosowana przez Wannę w czerwcu. Dziękuję bardzo. Optymizm w grupie pozostaje. Moim Państwa gościem był pan doktor nauk medycznych Adam Kiciak. Państwa zapraszam jutro punktualnie o godzinie 12 na kolejny program Prosto z Parkietu. Zachęcam do oglądania naszych programów w serwisie na YouTube i do subskrypcji.